Deadpool! Dobrze, stary, że wróciłeś. Słuchaj, dostałem telefon od ojca Natanka. Powiedział mi, że musimy się udać tutaj w to miejsce, na Podlasie, do świętego Half-Life'a Trójki i musimy zrobić egzorcyzmy, bo ostatniego księdza, który odprawiał mszę, powiesili. Oho, ale skończył dobrze? No nie skończył dobrze. A wiesz dlaczego go powiesili? Bo za dużo na tacę chciał brać. Powiedział, że nie tyle co łaska, ale nie mniej niż 5 dych. To się ludzie wkurzyli i go powiesili. Dopie się po wlaciało. Inflacja no. W kościele? No dokładnie, ty. Kiedyś to piątaka rzuciłeś, to byłeś bogaczem. Jak ktoś rzuca złotówkę, to taka średnia klasa. Jak ktoś nic nie rzucał, no to wiadomo, że mu się gorzej wodzi. A ten 50 zł. Chłop, jak ja bym miał 50 zł, to jeszcze życie ułożył. 50 zł to nawet pizzy teraz nie zje w sumie. O kurde. Oho. Ty, mi się wydaje, że to jakieś przekręty tam pod tym kościołem były chyba przeprowadzone. Bo tam jakieś trupiosze są. Nie. Ja bym tam nie wchodził. Ale jest drabinka, żeby jakby tam zaprasza nas, żeby tam wejść. Chcesz spróbować? I świeci na zielono światełko. To chyba znaczy, że tam mamy wejść. Ja mam broń w razie czego. Będę nas bronił, bo wiesz, że jesteśmy teraz na świętej ziemi. A jak to mówią? Deus Vult! Czy coś. Okej, czekaj. Ty widzisz tą dziewczynkę, która tam jest i chce zakosić ten rower? O, widzę ją, widzę, patrzcie się. Może do niej podejdź i jej pomachaj? To jest dobry pomysł. Przyłóż jej lufę do głowy. Przyłóż jej lufę. Mała dziewczynko, nie obawię. Nie będę za nią biegł. Okej. Ty, jak myślisz, czy tu można wejść? Pisze, że tu jest jakiś trap buton i jest krzyżyk jakiś narysowany i trupia krzeszka, tak. Nie. Nie wchodźmy, bo to chodzi o to, że teraz wejdziemy do środka i już stamtąd nie wyjdziemy. Ty, ale ty jesteś nieśmiertelny, pamiętasz? Okej, ale wydaje mi się, że musisz nacisnąć. Naciśnij ten przycisk. Fajna zabawa. No idź, spróbuj teraz ty kliknąć. A jak mnie zabiją? A! Nie! Ty gnoju! Ty gnido! Ja nie... Tadam. Ała! Ała! O. Do wesela się zagoi. Wow, siema! Mówiłem, że do wesela się zagoi. Jak cię pieprznę po prostu w ten głupi ryj. Słuchaj, idziemy dalej. Jeszcze jedna taka akcja i dostajesz w dupę. Skąd w ogóle wiedziałeś, że to trzeba strzelić? Przechyciłem lisa, przechyciłem lisa. O, ty gnoju. Dobra, potem ty będziesz chodził do tej dziury. Chodzimy do księdza Natanka. O! Ksiądz tam popinął. Poszedł co? Ty, patrz co tu ma, zieloną wodę święconą. Obczajmy to. O, ma jakąś trupią czaszkę. Ej, to tutaj tak skończył ojciec Natan. Sad song dla ciebie, my friend. Nie bój się. Już i tak nie poczujesz nic. Nie bój się, i tak już nie żyjesz. Nie denerwuj się. Mam nadzieję, że nie jest copylightami ta muzyka. Moi obywatele, zebraliśmy się tutaj, aby wspomagać nasz kanał łapkami w górę. Jeżeli tego nie zrobicie, wasze dusze zostaną potępione i traficie do piekła. Dziękuję, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Czy ty chciałbyś wypowiedzieć się do naszych... Nie wiem kogo, bo tu nikogo nie ma. Ale jakby przyszli, to musimy przećwiczyć to. No dobra. Moi drodzy widzowie, właśnie przed chwilą ksiądz się pojawił, jak widzieliście. Nie obawiajcie się, bo Szalikan z Maciusiem posprzątają ten kościół z łaski nieczystej. To z łaski czy nieczystej? Tej łaski. Nie ma, to się wyklucza między sobą. To się nazywa, jakby diabeł wszedł tutaj i właśnie ponowlaciał wszystko na oczy. No. Do ojca Natanka w tym momencie, do boju! Ty, ale jaka ta gra jest nieliniowa? Możemy iść w lewo na dół albo po schodach do góry. Idziemy w lewo? Tak, ja chcę zobaczyć, co tam ma w tej swojej piwnicy. Na pewno ma winką szalne. Jaki gościek! Jaki gościu! Ej, patrz, ten krzyż świeci na zielono i telefon dzwoni. Pewnie możemy wziąć. Możemy odebrać telefon. Kliknij na krzyżyk. Nie, strzelić z niego trzeba. For my soul is filled with evil, and like this place must be burned. On chciał wyegzorcyzmować to wszystko. Weź mi i otwórz te drzwi. Jak się to otwiera? Chyba nie tak. Ty, nie, mamy lata. Coś wybuchł. To, drzwi wybuchły. Forgive me, father. O nie, gościu zapchał kibel i z tego powodu czuł się źle i postanowił, że się zabije. Ty widzisz to tamto dziecko? Deadpool, ogarnij się. Widzisz to dziecko? Już ogarnię. Widzę. Widzisz typa? Widzisz kibel, jaki zasrany? No nawet balansa zostawił na do widzenia. Kiełbaskę wrzucił. To nie jest kiełbaska. Zamknij japę! I ty! Nie gadaj tyle! Jak się przeładowuje? R-ką. Tu jest jakieś radio.
On ma nawet anime dziewczynki na ścianach! Zwyrol cholerny! Dobrze, że nie żyje. Ja nie wierzę, że takie rzeczy mógł mieć. I miał jelonka! Ten jelonek to tak nie bardzo się wpasował. Z jakimi oczami, z jakimiś efektami. Klikamy? Tak, 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 kliknij. Może jak... A. Uważaj! Ktoś może do nas przyjść. Albo tylko radio włączyłeś. Chodziło o klimat. A, dobra. Ty patrz, bo tu jest jakaś ta. Ty popatrz, jakie efekty tu są. Uwaga. You are here. Tu są schody. Living room, kitchen, stairs, cage room. Mamy plan budynku. My jesteśmy tutaj, tu jest łazienka. My pójść tu i trafić tutaj. Ale zaraz my pójść tam, bo my musieć pierwsze odebrać telefon. Przecież oddzwonią od samego początku, jak tu przyszliśmy. Tak, ale poczekają. To nie jest teraz istotne. Popatrz na te piękne wspaniałości. Możemy opierdzielić telewizor. Widziałeś kiedyś taki duży czarno-biały telewizor? Ja nigdy nie widziałem takiego telewizora. Przecież nawet ten telewizor, to weź to, krawa Mary z niego wychodzi. Chodziła, weź daj spokój. No, dobra. Weź to odbierz. Czekaj, bo nie sięgam. Kurwa, no. Ty, no nie sięgam. Ej! No przecież... No nie da rady. On jest tak blisko, a tak daleko zarazem. Może... Nie da rady. Shuriken, nie wypełnimy takiej misji. Idziemy dalej. Ten, jak on miał... O, co on powiedział? Mówiłem, że wyjdzie? Nie możesz tak mówić, jest family friendly content. Potem demonetyzację dostajesz. To jest Hanka, on to jest ta, co zginęła w tym makabrycznym wyścigu samochodowym i wpadła w kartony. To ona teraz nawiedza nas. Odejdź, Hanka! W pokoju. Dobra, se strasz kogoś innego, my się nie boimy. No co, Hanka, chcesz więcej? Nie mamy nic dla ciebie. Co ci jeszcze mam wsadzić? Ty, a tu jest kaseta. A może jakby tak kasetę wziąć? Nie można kasety wziąć, by było napisane, musimy ją podnieść. Przecież daje nam jasne instrukcje, książulek jeden. Ty, ale no nie bądź taki znowu do przodu. Ty myślisz, że co? Że on zrobił wszędzie wskazówki porobił? Że jesteśmy takimi debilami? O, co to? To chciałem przejść, tylko dalej i gaśnica się uruchomiła. Jak ona? Nie zwracaj... Ale syf ma. Ja pierdziele, ale dziadostwo. Co ten chłop na chacie trzyma? Co on tu chciał ugotować? O, Jimena dopadli w końcu. Jimen został wampirem, po jakie ma czerwone włosy. Znaczy oczy. I się kąpie w krwawej Mary. O, wodę zaparzył sobie. Kotka usmażył! Jaki zwyrol cholerny. Widziałeś go? Kotek, co Dostanę demonetyzację, ja tam nawet nie patrzę. Na dół, naprzód, idę na pierwszy, dół. uwaga. Wow. Co tu? Przeżyliśmy to. A czemu ja wybuchłem? Bo rzucił gościu tamtąd coś tutaj i wybuchło. Co? Możesz iść dalej? Gaśnicę rzucił? No. Gość, ja, co? No, gaśnicę stamtąd, tu i bum. Freeman, ma książkę. High Life 2. No nie, jakbyś miał 3, to bym jeszcze zrozumiał, no ale 2. Ale umarł grając swoją ulubioną grę, to się szanuje. Ty, patrz. Na co ty patrzysz? Tam się patrz. Deadpool, ale ty dzisiaj zjarany jesteś. Mówię, patrz, bo duch. A ty patrzysz na sofit. Patrz, i widzisz to? I schował się? Schował się. Porobiony jest. Dobra, chodźmy dalej. Teraz ty idziesz pierwszy. Już, idź. Ale faza. Pająki. Niedobrze, pająki. Ej, szczur. Czekaj, pa, szczur. Piu. A jest, no. Piu. Ale oczy mu się świecą. Do dupy ta broń. Wózek i Gravity Gun. Będziemy mogli rzucać te jak wózkami w Tesco. Dobra. Do zombie. Szybko podnieś tego. Zbrałem. Podnieś wózek. No. Podnieś wózek. I rzuć do tej dziewczynki tym wózkiem. Wydaje mi się, że to jest nasza. A masz! Wózek bierz sobie. Marta. Czekaj, zabiję ją. Marta, nie denerwuj mnie. Chyba nie działa. Nie tak się umawialiśmy. Ej, a jakby coś się. Za dół! Maciek, jak to się przeładowuje? Jak się bierze broń? Czemu to nie strzelasz? Już nie mam. Koszownica. Szybko. Ile to ma życia? Klepaj to. Dobra, jeden nie żyje. Jak to uderzyć? Klepaj. Drugi nie żyje. Już. Imek! Co oni to wyrzucili? To można wypić? Nie wiem. Ej, to się nam może przydać. Może weźmy to ze sobą.
Może ja mam... jej trzeba rzucić. Chodź. Rzuć tam Marta. Do niej tym. Masz, Marta. Co? O co tu chodzi? Możemy wyjść stąd. Przelikan. My jesteśmy pod ojcem na tankiem. Ale nie potrafię wejść. Jak wlazłeś? Idąc do przodu. Aha, no. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Zwracamy dalej. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Czekaj. O, w konfesjonale nie byliśmy. Musisz iść tutaj. Idź się pomodlić, grzeszniku. Nie, od razu mnie nie... Gdzieś ty potrafił? Maciek? Maciek? Wszystko w porządku ze mną. Jakaś dziewczynka mi krzyknęła tylko do ucha. Mam tam iść, czy... Możesz przyjść. A nie... Dawaj. To jest teleportacja po prostu. Wow! Ale tutaj odkryłem dalej. Co odkryłeś? Jakąś czachę odkryłeś. No, ale tam na dole też. Mam zejść na dół? A możesz? Próbuj. Okej. Czy to był dobry motyw, że tam zszedłeś? Chyba tak, chodź. Dobra, to idę za tobą. Dobra, skoczę. Pelikan? Ej. Jeszcze za tobą. A, to z konfesjonalu wyszliśmy. To jest cały jakiś dziwny teleportacja, ale teraz... Drabinka do nieba. Widziałeś to? Ale mi... A, musimy od nowa chyba szybko. Oj, szybko i wtedy do nieba trafimy. My no się dobra, to dawaj, szybciutko. Biegnij! Stoi mi tu! Głupia pimba, da la la. Dobra, jedziemy. Szybko. Do drabinki. Wow. Gdzie teraz jestem? Co tu się wyprawia? Ale nas teleportuje w dziwne miejsca. To jest ale bardzo... cały czas w pobliżu tego. Idziemy tutaj. Tu są jakieś symbole. A, bo nie to był ten... Symboli. Nie, bo to ten zegar, co on wtedy się kręcił i mu aż rozwaliło wszystkie te wskazówki. Dobra, to idziemy dalej. Jaką sobie kąpiel bierze. Jaki szlachcianin jeden. A jaki uśmiechnięty. Patrz, jakie ząbki szczerzy tutaj. Co, zadowolony z życia. Uderz go dwa razy, dobra. Walnąłem go. Niech ma za swoje. No teraz nie już jedziemy do labiryntu. Ej, słuchaj, teraz musimy wziąć broń ze sobą. I to taką konkretną. O, Marta stoi. Ja, ty pindo! Ale opędzlowała kumpla. Weź jej strzel. Tak się dzieci nie bawią. Strzelaj! Maciek, co jest z tobą? Maciek, ciemność! Marta się na mnie patrzy. Maciek, ciemność! Maciek, wyłaź stamtąd. Jak mam tam wejść? O, co się dzieje? What the fuck? Co to Martę jest? Strzeliłem. Chłopie, co to za jakieś lasery lecą? To była Marta. Ej. Ty mam iść za tym śladem, czy nie? Widzisz ty to? Co to zrobi? O nie! Ty tam wszedłeś? No jestem głupi. Czekaj na mnie, Szelikan, już biegnę, bo mnie teleportowało tylko. Nie ma problemu. Okej. Okay. Słuchaj, ale jest duży, jest ślad jakby w mieli. Widzę, ale chcę jeszcze zobaczyć tutaj. Idziemy dalej jeszcze, tu no. Tu mamy jakieś fajne rzeczy na pewno. Duchy, przygotuj broń. Mam. Bo gotowił bądź. Beware of dog. Oho. Uwaga. Oho, nie, podchodźmy może do mamy... Albo strzelamy do niego szybciej niż powinniśmy. Ale jest zamknięty. Ej, tam ale... co jest Slenderman? Ja pierdzielę. No, otwórz. Tam staw. Dobry piesek. Nie, to jest zabawka tylko. Aha, nie wygląda na zabawkę. No idziemy. O! Tutaj musimy się dostać. Jest nawet symbol pokazany, że należy otworzyć... Przeciąć. ...klatkę. No to strzel to. Przeciąć. Strzel to. No brawo. No brawo, Maciuś. Tylko nie rób jak ten pan tam, bo źle skończysz. Ja tam idę teraz. Dobra, stary, patrz. Użyję łomu. Kiedyś trafię. Chyba się nie da tego otworzyć. Tam można wejść i podnieść to, żeby... Nie, bez sensu. Żeby po co nam to? Żeby umrzeć. Chodź tutaj. Czekaj, tu mamy... Broń! Broń masz! Podniosłem broń! Chłopie! W końcu! Dobra, zajebiście. Dobra. Trzeba uważać tutaj. O, tu jakieś portale są w tych lustrach. Slendermany. Kibelki, to jest twoja działka. Otwieraj. Zamknięte. O, co to się tu? What the fuck? Jeszcze druga chikawina została. O, no. Czyjaś głowa. Wszystko w porządku. A się wystraszyłem. A, to jest tu. A, kojarzę, dobra, no. To schodzimy, to wracamy. Nie? Znaczy, chyba wracam. No. Okej. Okay.
No dobra, możemy wrócić. Dobra, biegniemy tam na górę i zobaczymy, gdzie ta pani duch straszna poszła. Ty patrz, co tam jest! SCP! Oh my god! Ta gra się robi coraz dziwniejsza. Dobra, zostaw te zombie. Nie idziemy na zaplecze kościoła. Tam byliśmy, tam nie idziemy. Ej, gdzie ona poleciała? Mi się wydaje, że już wykonaliśmy w Exermocowaliśmy tą świątynię. No jak? Jak już możemy wracać. No jak proste, w Exermoc? No co ty gadasz? To wszystko? No. Co? Także, szarikanie i drodzy widzowie, kult łapki w górę. Dokładnie, pamiętajcie, żeby zostawić lajki w górę oraz przesyłać materiał do swoich znajomych i ich znajomi do innych znajomych i znajomi do znajomych, znajomych, znajomych. Ale to było głębokie. No. Jak to wino mszalne.